It's me! Old school. Hello! Witajcie wszyscy fani starych gier, tutaj Old School, a to jest kolejny odcinek z gry Donkey Kong Diddy Kong Quest, którą sobie odłożyliśmy na jakiś czas, by powrócić do niej właśnie teraz. Ostatnio sobie skończyliśmy poziom Krainę Duchów i pokonaliśmy wielkiego ptasiora, który nawiedzał maszt. Po jego pokonaniu poszliśmy coraz wyżej w wyspie i teraz przechodzimy do Arctic Abyss. Co nas czeka w tym odcinku? Cóż, zostańcie ze mną, zapraszam. Witajcie w lodowej jaskini pełnej wody i jeszcze większej ilości wrogów. Nasz biedny Diddy, zmarznięty, cóż, musi pływać w lodowatej wodzie. Na szczęście ona go jakoś tam nie rani. To jest poziom bardzo podobny do tego, co widzieliśmy, znaczy mieliśmy styczność podczas penetrowania statków, czy to przy akompaniamencie rybki z lampką, czy to też z ciepłymi wodami. Tutaj mamy, jak widzicie, po prostu wszystko zamienione do formy raczej lodowej. Gdzie? Teraz sobie to wrócimy. I mamy nową muzyczkę, ale starych wrogów. A jeszcze tu nie popłyniemy. Cicha. Jak widzimy, tutaj nam autorzy zaserwowali rybkę, żebyśmy nią się docelowo poruszali. Przez co będziemy mieli lekkie ułatwienie, jeżeli chodzi o unikanie wrogów. Po prostu ich sobie stratujemy. I już mamy pierwszy poziom bonusowy w tym poziomie. Poziom w poziomie. Tak. Gdzie mamy zdobyć gwiazdkę, jak widzicie, w czasie, kiedy woda opada. Najlepszą techniką jest to, jak ja tutaj pokazuję, pływanie w tej i w tamtą. Przez co możemy ze spokojem zdobyć wystarczającą ilość gwiazdek. A dzięki nim pieniążek. Ej, dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejną rybę. Chcę zobaczyć, czy coś nas ominęło. A no nie, tutaj byliśmy. Bo tam widzieliśmy, kurczę, nadal nie. Widzieliśmy dosyć dużo bananów. I coś czuję, że tam jest jakiś jeszcze dodatkowy bonus. Jeżeli nawet nie deka. A wiemy, że deki są najważniejsze. Chyba, rozgwiazdy, cześć. Okej, woda nam tutaj podskoczyła dosyć znacznie, więc teraz możemy już na pewno tam wrócić. Co, polecimy w dół. Siup. Tutaj tak samo. Siup. I przy okazji dwie... lala, cześć, co sekret jest. No proszę. Przez przypadek odkryliśmy tajemnicę. Co prawda niewiele tam było, bo tylko trzy pieniążki, ale zawsze coś. Tam kolejna ryba. Nasze konto, super. Ej, płyniemy. Ale suchar. Ahaha, bardzo śmieszne. O kurczę, normalnie, żeż... No dobra, trudno się mówi. Przynajmniej mamy czyste sumienie, że odkryliśmy, co się tak naprawdę tutaj kryło. Także tutaj sobie rozwalamy rozgwiazdy i płyniemy w górę. Wow, dobrze, mamy tutaj tą beczkę zapasową. Tego się nie spodziewałem. Dwie rozdymki. Ale nie ma co. Muzyka zamiast do relaksu. Także... O, ty! Menda. Szkubana. O. Tutaj popłyniemy sobie... O, rozgwiazdy mnie atakują. Mamy cię. Bierzemy. Okej, jedna. Tam wyżej jest jakaś pomarańczowa. Wow! Są takie, które mają określony tor lotu. Pominęliśmy literkę. Siorybko. Ale pięknie, beczka. A ty! Skubana. Zobacz, się pospieszyłem. Wow, żeszło. Ups. No cóż, jedno życie w tę czy w tamtą. Mam różnicy nie robię. Mamy połowę poziomu, więc to akurat najmniejsza strata. Siup. Teraz to znowu spokojnie sobie tutaj to przejdziemy. Tutaj mamy rybkę. Skubana. I tutaj były rozgwiazdy, prawda? Chodźcie.
Skubane, mam was. Haha. Jeszcze jedna. Szlak. Okej, okay, tu znowu płyniemy. O, jest deka! Pięknie. Super. Ale też słyszę małpę. A, na ukos poszło. Nie poszła, to dobrze. Okej, okay, on też załatwiliśmy. Bonusik? Nie, bez bonusu. Tutaj też. Tutaj coś jest, ale nie wejdziemy tam. Okej, okay, tutaj mamy małpkę. Wyślizgnęliśmy się. No. Kurczę, tak nas trafił. Wow! Ha! Combo! Tutaj nam jedna została, więc... O! Okej, okay, pięknie. A banany i pieniążek. Tam problemu nie będzie. Okej. Okay. Super, panu podziękujemy. To wygląda mi podejrzenie. Nie, jednak tu nic nie ma. Nie wiem, w górę i oczywiście rozgwiazdy, bo jak żeby inaczej. Druga rozgwiazda, o, trzecia, was. Płyniemy, kurczę, nie złapaliśmy banan. Jest pytanie, czy to wybuchnie, czy nie. Okej. Okay. Poprzedziliśmy ich, o, literka. Kurczę, szkoda, brakuje nam K. Ale trudno. Tutaj trzeba uważać na to. Haha, mam cię. Jedną rozgwiazdę. No i chyba koniec poziomu jest blisko. O! Bo woda nam się tutaj ulatnia. O! Życie! Mam cię. Było blisko. O, tu jest zakaz rybek. No proszę, cześć. I jeszcze życie! A, bonus, udało nam się. Dobrze, co my tutaj mamy zrobić? Aż Didi. O Boże, osy. Co one robią w lodowej jaskini? Bierz tą skrzynkę. To twoja skrzynka. Bierz ją. Jeszcze jedna. Latająca. Wow, ale odmiana. Skocz w dół. Okej. Okay. Dziękujemy. A nie. Tutaj zakaz rybek ponownie. I teraz pytanie, w lewo czy w prawo? W prawo czy w lewo? Ojeje. Wow, panowie. Panie. Ła! Kurde. Szlak. O, jest kicha. Nie weźmiemy nagrody. Trudno. No i teraz mamy sobie odblokowany poziom specjalny. Kluba kiosk. Naszego spoczywego staruszka. No i Windy Wall. To przechodzimy sobie do Windy Wall. No i witajcie w mojej ulubionej lokalizacji, jeżeli chodzi o muzykę. A mianowicie kopalnie. Tutaj z tego co widzę, to w tle są kryształy, więc mamy kryształową kopalnię, w której jak widzimy są też liście. Czyli co może być tutaj? Oczywiście wiatr. A przynajmniej tak sugerują. O ty, niedobry żuczek. Skubany. Dobra, inaczej załatwimy. Tak sobie. O ty. Szkoda. Jeszcze raz. Nie! Ty jest skubany. Okej. Okay. Musimy obmyślić inną strategię. Jak to tutaj zrobić, żeby było dobrze? Pierwsza przeszkoda w tym poziomie. A, mam cię żuczek. Byleby celować. Bierz go. Super. I słyszę. Kuźwa! No ale jak? Fail. Ojej, dobra, jeszcze raz. Tutaj tego żuczka. Szlak. Okej. Okay. Podajcie siódme. I zabijamy żuczka. Bierzemy go. Siup. Bierz kolegę i spadajcie. Skok. Jej, udało się. No i mamy oczywiście wiatr, o którym wspominałem. Super. O, teraz pytanie co? Czy nasza druga małpka jest jakoś bardziej podatna na wiatr? Chyba nie. Ale z tego co zauważyłem, jeżeli klikniemy klawisz do góry... O, szybki jest. To wtedy nam ten wiatr... nas... O!
No szybciej unosi. Wow! Super. Aha, jeszcze nie mogę go naskoczyć. To pięknie. Także poziom ma upierdliwy. Aha, jeszcze teraz takie zręcznościówki. Lecimy. Lecimy. Okej. To nie było żadnej małpki. Tu sobie podaruję pieniążek, bo ich mam od groma. I będę ryzykował życie. No! Aha. Super. Do góry! Kurczę! Podejście ósme. Okej. Koleżka, kluczek. Idzie z kolegą na małego, wstrzymanego. My lecimy do góry. I teraz, nie damy się im. Tego pacjenta sobie tutaj wyminiemy. Monety weźmiemy, a co? O, nie, nie, to, to nie... Ah! Super. Po prostu pięknie. Straciliśmy już jedną małpę na starcie. Za darmo. Okej. Okay. Tylko nie zahacz się tym... tą kitą. Okej. Okay. Dobra. A, czyli jeszcze klepisz w dół. Aaa, kurka wodna. Nie jest to najłatwiejszy poziom, jak widzimy. Ale przynajmniej mamy teraz... A! Mam cię. Mamy Dixie na starcie, więc teraz mogliśmy sobie to przelecieć po prostu, a nie. Ciebie też przelecimy. Chciałbyś. No, ale to, co chciałem powiedzieć w międzyczasie, zanim zdulałem, to, że ten wiatr jest trochę analogiczny do latania tą papugą, co mogła tylko lecieć w dół. Mianowicie, góra nam przyspiesza ruch, a w dół nam opóźnia, jeżeli chodzi o unoszenie. Także możemy tutaj jakoś to tym manipulować. Oczywiście, jakby ci się dało, to jakoś lepiej... kurde, nie dało się. Jakoś lepiej ze sterowaniem kiełznać. No i teraz pytanie, w górę czy w lewo? W lewo. Zobaczmy, to jest pszczoła, która... Widzicie, bonusik. Bonusik zawsze warto sprawdzić. Zabij wszystkich z wielką chęcią. Aha. Pięknie, ważki. O Boże, one kurczę ułożone. Siup! Bardzo przyjemny bonus. Okej, tutaj nas wyrzuciło. Gdzie to jest? Ja bym chciał tą... małpkę, co tam była w beczce. Halo! Szlak. Chyba nie będziemy mogli... A ty, ale pat. To była chamska sytuacja. Ale co zrobić? No i podejście po raz ND. Bierzemy żuka, przynajmniej mamy w tym już wprawę. Bierzemy Dixie znowu. I lecimy do góry ponownie. Gościa, no! To gra dla dzieci, nie denerwuj się. Z tym miał sobie poradzić nawet 12-latek. Aha, jasne. Kaktus wyraźnie. Jeżeli to 12-latek przejdzie. Okej, okay. Nie za blisko, nie za blisko. No teraz. A, pięknie. Dało się. Teraz tutaj na ten haczyk, no dawaj. Haczyk. Nie? Do góry i uważajmy na osy. Super. Coś w końcu wyszło. Tu sobie podlecimy. I jak to było teraz? Pacjenta sobie... jest! No i teraz tak. Na górę czy w lewo? Da, dajmy znowu w lewo. Małpka najważniejsza. Okej, mam małpkę. Tylko wymieniliśmy. I pójdziemy w górę. Tutaj mamy jeża. No to jeżdżę sobie ze spokojem załatwimy. Okej. Okay. Aha, to jest to.
Nowe było życie. Jak mi się coś wydaje. Okej, pięknie. Mamy dwie małpy. Jedną małpę, chciałem powiedzieć. I kompletny... Ja stąd tutaj chcę uciec stąd. O, po ziomu. A nie? I małpka. Okej. Jednego załatwiliśmy, drugiego też. I tutaj mamy osy. O! Kurde, tego nie było w instrukcji. Dół, małpy. Nie. Super. Po prostu błędne. A, tak, wiesz. Aha, bardzo śmieszne. Tak to jest, jak się złapczyłem na bonus. Na życie. Dobra, następnym razem tutaj nie skaczemy. Jakbyśmy mieli dwie małpy, to byśmy mogli jedną podrzucić. I to by było ogromne ułatwienie. Szlak! No co, zaczynaliśmy grę z 55 życiami, a teraz mamy 50. Okej. Panu mówiłem dobranoc. Słuchaj, Digi. Teraz tak, tutaj to lata. Okej, jedna. Szlak za późno. No. Halo. Ale jak? Im dalej widzimy w grze, tym o wiele trudniej. A może ja po prostu wypadnę z sprawy? Też jest taka możliwość. Okej. Podejście nie wiem już które. O, dawaj je. Okej, pięknie. Niczym plaster trzeba to... A, teraz widzicie. Haha, cmoknijcie mnie. Chcielibyście. Nie ma tak dobrze. Dziękuję. No i tak nie mam literek, więc... Tutaj życie? Nie. Tam nic nie było. A, haczyki są. Dobra, teraz tak. Wyżej. Szlak. Wyżej mapę i... Okej. Okay. Dalej czego nie ma. Jest pytanie, gdzie tu jest deka? Zapiszę. Widzicie. Skubani. Tam jest deczka! Ale inaczej. Zamienimy sobie na drugiego. Lecz, palicho! Wiesz, jest! Super. Najważniejsze, o ty w życiu! A chyba musimy sobie tutaj poświęcić tego drugiego, niestety. Aha! Okej, do góry. Uty w żyć! Okej. Okay. Lecimy. Alicho, bierz dekę. Super, mamy dekę. Tutaj podlecimy do góry. Tą osę tu ładnie, elegancko wyjmiemy. Tą se odszczekamy. Okej. Okay. Nie, po co zmieniłem na Diego? Chciałem mieć Diego. Ale trudno. Lecimy do góry. Ja ci dam, ty głupia osa. Okej, ty sobie tutaj tak ładnie czekasz. Na coś? O, ty! Nie! No co to było? Nie. A mamy dekę. Okej, mamy dekę i to jest najważniejsze. Dobra, tego sobie tutaj jeszcze raz w pacjenta. To by też mówiłem, papa. I lecimy. Chrzanić się. Chrzancie się. Nienawidzę was. Nie biorę życia. Mam je gdzieś. W górę. Tobie nie. Szybciej. Dziękuję. Okej. Okay. Co podlecimy? Chrzań się deko. Chrzańcie. Gdzie? No podleć. Super. Nie o to mi chodziło. Okej.
Jest tak tutaj osa, a jak się dam. Wyżej, szybko, okej, okay, pięknie. Dawaj, Didi. No, w górę. Stój. Pięknie. W górę. Okej. Okay. Teraz o co tu chodzi? Okej, okay, znowu mamy wiatry. O, perfekto. Coś mało poziomów bonusowych tutaj jest, tylko jeden na razie. Także mi się to wydaje to dosyć podejrzane. Okej, okay, jeden. Drugi. Trzeci nas trafi. O, pięknie, wiedziałem. A tutaj mamy jeszcze, o, jeszcze pięknie. Niezła imprezka. Jakaś papuga. O, to jest papuga? I haczyk. Zobaczmy, co jest na haczyku. Nic nie ma na haczyku. Jest taka podpucha. Ej, mamy... Aha! Nie ma mowy. Skrobani by chcieli. Aha. No. Wracaj. Szlak. Okej, mamy cię. Ej, mamy bonusik. W tym, jak zgaduję, musimy użyć papugi. No i pięknie. Całe zagłębie gwiazdek. Szczęście tutaj na górze nie ma żadnego kolca, który by nas dziabnął, ale widzę, że mamy mało czasu. A, plastek. Dobra. Teraz za papugę dostaniemy co? Banany. Tu! Pięknie. Bananki bardzo lubię. Tylko teraz pytanie, jak tutaj zdobyć ten poziom w pełni. Okej, okay, rozumiem, że tak musimy podlecieć. Siup. O, pięknie. Literka G, która na nic nam się nie zda. Trudno. Uważaj, że jest poziom. No i dobra, kurczę. Cholercia. Ale nam ciężko było w tym. Także pójdziemy sobie zabić zapis. W końcu za darmo jest. No i cóż, tutaj się pożegnamy. Także mówił old school. I wybaczcie za ten jakże failowy odcinek. Ale cóż, trzeba się rozgrzać przed kolejnymi. Także zapraszam was do innych pozycji. No i też, jeżeli chcecie, to coś skomentujcie. Bardzo lubię wasze komentarze. Dajcie znać o sobie, że tam jesteście i mnie oglądacie. Tymczasem żegnajcie i pa pa!